Po klęsce w bitwie pod Lipskiem w 1813 roku wojska koalicji antyfrancuskiej zdobywają Paryż, doprowadzając do ostatecznej klęski Napoleona i jego abdykacji, czyli rezygnacji z tronu. Cesarz udaje się na zesłanie na wyspę Elbę, znajdującą się u wybrzeży Włoch. Po zwycięstwie nad Francją zwołano we wrześniu 1814 roku do Wiednia kongres, który miał przywrócić w Europie porządek sprzed rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich. Najważniejsze decyzje na kongresie podejmowały nie tylko państwa zwycięskie, czyli Wielka Brytania, Rosja i Prusy, ale również Francja. Obrady kongresu zakłócił w marcu 1815 roku powrót Napoleona z zesłania, który na czele niewielkiego oddziału żołnierzy ruszył na Paryż. W trakcie zesłania Bonaparte uważnie obserwował sytuację wewnętrzną we Francji i wiedział o narastającym niezadowoleniu z rządów nowego władcy, czyli Ludwika XVIII. Napoleon zdobył poparcie armii, zajął Paryż i stanął ponownie do walki z koalicjantami. Do decydującego starcia doszło 18 czerwca 1815 roku w bitwie pod Waterloo, w której wojska Bonapartego ponoszą ostateczną klęskę, a przegrany Napoleon został zesłany na odległą tym razem wyspę Świętą Helenę, która znajduje się na Oceanie Atlantyckim. Ten krótki okres odzyskania władzy przez Bonapartego określa się mianem 100 dni Napoleona. Obrady Kongresu Wiedeńskiego zakończyły się w czerwcu 1815 roku. W ich finale wprowadzono porządek polityczny oparty na trzech zasadach – restauracji, legitymizmu i równowagi. Zasada restauracji oznaczała dążenie do powrotu do władzy dynastii, które zostały obalone przez rewolucję francuską i Napoleona oraz powrót do granic państw sprzed rewolucji. Zasada legitymizmu uznała władzę monarchów europejskich za świętą i nienaruszalną. Natomiast zasada równowagi głosiła, że żadne państwo w Europie nie może dominować nad pozostałymi, tak jak to robiła Francja za czasów Napoleona. Na Kongresie Wiedeńskim dokonano nowego podziału Europy. Wielka Brytania umocniła swoje panowanie na morzach i oceanach. Granice Francji powróciły do tych z 1792 roku. Austria odzyskała leżącą nad Adriatykiem Dalmację i odzyskała utracone terytoria w północnych Włoszech. Założony przez Napoleona Związek Reński przestał istnieć, a na jego miejsce powstał Związek Niemiecki. Zlikwidowano utworzone przez Napoleona Królestwo Włoch. Przywrócono za to państwo kościelne oraz powołano Królestwo Obojga Sycylii oraz Królestwo Sardynii, nazwane też Piemontem. Natomiast z ziem Belgii i Holandii stworzono Zjednoczone Królestwo Niderlandów. Zlikwidowano też Księstwo Warszawskie. Na straży nowego porządku europejskiego stanął utworzony we wrześniu 1815 roku przez Rosję, Prusy i Austrię sojusz, nazwany Świętym Przymierzem. Nazwa ta pojawiła się ze względu na to, że jego członkowie zobowiązali się do kierowania się w polityce wewnętrznej i zewnętrznej zasadami Ewangelii, czyli miłością, sprawiedliwością i pokojem. Tak naprawdę celem sojuszu było przeciwdziałanie wszelkim rewolucjom i powstaniom. Z biegiem czasu do paktu przyłączyło się 16 państw europejskich, bez Wielkiej Brytanii, Turcji i państwa kościelnego. Pod koniec XVIII wieku dynamicznie rozwijało się w Wielkiej Brytanii rolnictwo. Używano w nim nowoczesnych narzędzi oraz metod upraw. Gwałtownie rozwijała się również hodowla i coraz większe obszary przeznaczano na pastwiska. Te procesy doprowadziły do zmniejszenia liczby drobnych rolników na rzecz wielkiej własności ziemskiej. Emigrowali ci rolnicy do miast, znajdując zatrudnienie w rozwijającym się przemyśle lub decydowali się na wyjazd do kolonii. Zwiększona produkcja żywności przełożyła się na przyrost liczby ludności zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w koloniach. To spowodowało większe zapotrzebowanie na towary codziennego użytku. Dynamicznie rozwijające się w XVIII wieku stałe armie również potrzebowały umundurowania i wyposażenia. Warsztaty rzemieślnicze czy manufaktury, czyli zakłady, gdzie towar był wykonywany etapami przez wyspecjalizowanych pracowników, nie nadążały z wytwarzaniem towarów. Dlatego poszukiwano nowych metod produkcji. W ten sposób powstał przemysł.
Decydujący wpływ na jego rozwój miały jednak wynalazki epoki oświecenia, a szczególnie skonstruowanie w 1763 roku przez Jamesa Watta maszyny parowej. W ten sposób manufaktury zaczęły zamieniać się w fabryki, gdzie praca ludzkich rąk była zastępowana przez pracę ludzi i maszyn. W ten sposób towary powstawały szybciej i taniej. Proces rozwoju przemysłu określa się mianem industrializacji. Przy czym na przełomie XVIII i XIX wieku zmiany zaczęły postępować tak szybko i tak znacznie zmieniać życie ludzi, że proces ten określano mianem rewolucji przemysłowej. W tym czasie najdynamiczniej w Wielkiej Brytanii rozwijał się przemysł włókienniczy i tekstylny. Tkaniny były jednym z głównych towarów eksportowych. Intensywnie rozwijało się hutnictwo oraz górnictwo, gdyż w procesie wytopu żelaza zaczęto używać węgla kamiennego zamiast drzewnego. Gwałtownie w Wielkiej Brytanii rozwijał się również transport, w którym wykorzystanie maszyny parowej przyczyniło się do łatwiejszych i szybszych przewozów towarów. Rozpoczęta w Wielkiej Brytanii rewolucja przemysłowa w pierwszej połowie XIX wieku objęła również państwa europejskie. W Belgii dynamicznie rozwinęło się górnictwo i hutnictwo. W Prusach powstały zagłębie rury, szybko stając się jednym z największych ośrodków przemysłowych w Europie. Gwałtownie rozwinął się również Śląsk. Szybki rozwój przemysłowy dotyczył także pozostałych państw niemieckich. We Francji nadal przeważało rolnictwo, jednak kilka dużych miast stało się również centrami przemysłowymi. Rewolucja przemysłowa zdecydowanie wolniej postępowała w Europie Wschodniej, gdzie nadal obowiązywały średniowieczne prawa feudalne, które utrudniały chłopom przenoszenie się do miast. Od początku XIX wieku do pracy na potrzeby przemysłu próbowano zaprząc elektryczność. Przełom przyniosły odkrycia Michaela Faradaya, dzięki którym możliwe stało się wytwarzanie prądu w dużych ilościach, a w konsekwencji doprowadziło to do powstania silników elektrycznych oraz oświetlenia elektrycznego. Odkrycia te otworzyły drugi etap rewolucji przemysłowej w drugiej połowie XIX wieku. Elektryczność wykorzystano także do przesyłania informacji na duże odległości, do czego służył udoskonalony w 1837 roku przez Samuela Morsa telegraf. Użycie maszyny parowej oraz elektryczności spowodowało tak duże zmiany w życiu ludzi i gospodarce, że mowa jest o powstaniu cywilizacji przemysłowej. Gwałtownie wzrosła produkcja, a wraz z nią handel. Dynamicznym zmianom ulegał transport w związku z rozwojem kolei. Większa produkcja żywności w połączeniu z postępem w medycynie przełożyła się na ogólny wzrost liczby ludności. Ten czynnik wraz z rozwojem przemysłu przełożył się na szybką urbanizację, czyli rozwój miast. Największe stolice europejskie w XIX wieku zwiększyły liczbę swojej ludności kilkukrotnie, zyskując rangę metropolii, czyli ośrodków będących centrami administracyjnymi, kulturalnymi i gospodarczymi kraju lub regionu. Wraz z rozwojem gospodarki na znaczeniu zyskiwał kapitał, czyli środki finansowe. Najczęściej koncentrowały się one w rękach prywatnych przedsiębiorców oraz banków. Państwa przestały być jedynymi ośrodkami inspirującymi rozwój. Na skutek tych przemian powstał system społeczno-gospodarczy określany mianem kapitalizmu. Opiera się on na prywatnej własności, wolności osobistej, swobodnej konkurencji oraz ograniczonej ingerencji państwa w gospodarkę. Rewolucja francuska i wojny napoleońskie zmieniły sposób myślenia ludzi o świecie. Coraz popularniejsze stawały się idee oświeceniowe. To prowadziło do powstania nowych ideologii, czyli zbioru poglądów, jak powinno funkcjonować społeczeństwo, gospodarka oraz państwo. Jeszcze w XVIII wieku, jako przeciwwaga dla monarchii absolutnej, ukształtował się liberalizm. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa liber, co oznacza wolny. Jego zwolennicy głosili, że wolność i swobodny rozwój człowieka są najważniejsze, a państwo i społeczeństwo nie mogą ograniczać obywateli. Wszyscy obywatele powinni być równi wobec prawa, a każdy obywatel ma prawo do wolności słowa i wyznania. Samo państwo powinno być konstytucyjne z silną pozycją parlamentu.
Głoszona przez liberałów wolność odnosiła się nie tylko do sfery polityki, ale również gospodarki. Stąd mowa o liberalizmie ekonomicznym. Zakładał on wolną konkurencję, czyli nieograniczoną przez państwo rywalizację pomiędzy przedsiębiorcami oraz prawo do własności. Liberalizm jako ideologia zdobywał szczególną popularność wśród szybko bogacącego się mieszczaństwa, a jednym z jego najsłynniejszych przedstawicieli był Adam Smith. Niejako w opozycji do liberalizmu, który na przełomie XVIII i XIX wieku był postrzegany jako ruch bardzo odważny i zbyt postępowy, powstał konserwatyzm. Jego zwolennicy głosili, że społeczeństwo powinno się rozwijać w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Konserwatyści byli zwolennikami monarchii oraz bronili religii, kościoła i tradycyjnych wartości. Twierdzili, że w społeczeństwie istnieje wyznaczona przez pochodzenie hierarchia i nikt nie ma prawa jej burzyć. Chcieli chronić istniejący porządek, dlatego popierali wzrost siły państwa i jego organów, tak by mogło się ono bronić przed działalnością liberałów. Twórcą konserwatyzmu był Edmund Burke. Szybki rozwój przemysłu w pierwszej połowie XIX wieku zmienił tradycyjną drabinę społeczną. Pojawiły się dwie nowe grupy. Z jednej strony byli to zamożni właściciele powstających zakładów przemysłowych, których nazywano fabrykantami, a z drugiej strony była to masa pracujących w tych zakładach ubogich robotników, których nazywano proletariatem. Sytuacja robotników była niezwykle ciężka. Nie istniały żadne regulacje dotyczące zasad, według których robotnicy mieli być zatrudniani. Dzień pracy trwał nawet 16 godzin, a zarobki były tak niskie, że aby rodziny były w stanie się utrzymać, pracować musiały także dzieci. Trudne położenie robotników spowodowało, że z biegiem czasu zaczęli się organizować, aby walczyć o swoje prawa. W ten sposób powstał ruch robotniczy, który szybko nabierał na sile. Od początku XIX wieku, najpierw w Wielkiej Brytanii, a później w innych krajach, zaczęły wybuchać strajki. Polegały one na zaprzestaniu przez robotników pracy w celu wymuszenia na właścicielach pewnych ustępstw. Do najczęściej powtarzanych żądań należało podniesienie zarobków oraz poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy. W kolejnym etapie robotnicy rozpoczęli tworzyć organizacje, których zadaniem była obrona praw pracowników oraz dbanie, by pracodawcy ich przestrzegali. W ten sposób powstały związki zawodowe. Społeczeństwo XIX wieku było pełne nierówności. Z jednej strony właściciele fabryk opływali w dostatki, podczas gdy pracujący dla nich robotnicy, mimo ciężkiej pracy, ledwie wiązali koniec z końcem. Dlatego niektórzy myśliciele zaczęli głosić potrzebę stworzenia systemu społeczno-gospodarczego, który będzie oparty na sprawiedliwości społecznej. Domagali się zmian w prawie, poprawy warunków pracy i życia dla robotników oraz dostępu do oświaty. Postulowane zmiany chciano wprowadzić metodami pokojowymi. Zwolenników tego prądu nazywano socjalistami, a proponowany przez nich ustrój socjalizmem. Jednym z głównych przedstawicieli tego nurtu był Robert Owen. W połowie XIX wieku wysunięto propozycje bardziej radykalnych rozwiązań. Niemieccy socjaliści Karol Marx i Friedrich Engels opracowali zasady komunizmu. W 1848 roku w manifestie komunistycznym krytykowali kapitalizm jako niesprawiedliwy i twierdzili, że robotnicy powinni ten system obalić siłą na drodze rewolucji. W komunizmie nie istniałyby nierówności społeczne, a własność prywatna byłaby zlikwidowana. Wszystkie ośrodki produkcji miały stanowić wspólny majątek wszystkich obywateli. Zmian w europejskich społeczeństwach, jakie wywołała rewolucja francuska, nie dało się cofnąć. Dlatego nowy Europejski Ład, powstały po Kongresie Wiedeńskim, od początku miał wielu przeciwników. Z jednej strony elity społeczeństwa pragnęły reform i uczestnictwa w sprawowaniu władzy. Z drugiej, nowo powstały proletariat zaczynał żądać uwzględnienia jego praw, no i wreszcie wiele narodów zniewolonych przez monarchie absolutne pragnęło wolności. Do próby przewrotu doszło też w carskiej Rosji.
Spiskowcy chcieli zlikwidować monarchię i wprowadzić republikę lub gruntownie zreformować istniejący system. Wywołane w grudniu 1825 roku powstanie zakończyło się całkowitą klęską i rozbiciem organizacji spiskowej, która je przygotowała. Uczestnicy powstania określani byli dekabrystami od rosyjskiej nazwy miesiąca grudzień. Sytuacja była napięta również we Francji. Po śmierci Ludwika XVIII władzę przejął tam Karol X, jednak i jego rządy wywoływały niezadowolenie. Władca wycofał się z większości wcześniejszych reform, ograniczył rolę parlamentu, zmniejszył liczbę osób, którym przysługiwały prawa wyborcze i zaostrzył cenzurę. Jednym słowem, władca próbował przywrócić absolutyzm. Te działania doprowadziły do wybuchu w Paryżu w lipcu 1830 roku rewolucji, która przeszła do historii pod nazwą Lipcowa. Mieszczanie zmusili Karola X do abdykacji, a jego następcą został jeden z jego krewnych, Ludwik Filip. Nowy władca wprowadził szereg zapisów, w których ograniczał swoją władzę, a zwiększał rolę parlamentu. Ster rządów we Francji uchwyciła burżuazja. Święte Przymierze nie przeciwdziałało. Wkrótce za przykładem Francji powstania o charakterze niepodległościowym wybuchły w Belgii oraz w Polsce. Powstania z lat 20. i 30. XIX wieku nie tylko nie uspokoiły nastrojów społecznych, ale pokazały, że ład ustalony po Kongresie Wiedeńskim można próbować zburzyć. W Europie narastało ówcześnie kilka źródeł potencjalnych niepokojów. W środkowej Europie nadal chłopi musieli odpracowywać pańszczyznę. Na zachodzie rosnący szybko w liczbę robotnicy domagali się swoich praw. W Niemczech i Włoszech narastały tendencje zjednoczeniowe, a na Węgrzech i w Polsce niepodległościowe. W latach 1845-1847 przez Europę przetoczyła się fala nieurodzaju i głodu. To jeszcze zaostrzyło i tak mocno już napiętą sytuację. Kulminacja nastąpiła wiosną 1848 roku, gdy w wielu europejskich krajach równocześnie zaczęły wybuchać powstania narodowe oraz rewolucje. Okres ten określa się w historii mianem Wiosny Ludów. Iskra, która podpaliła Europę, znów zapaliła się we Francji. Z rządów Ludwika Filipa niezadowolonych było wiele grup społecznych. Wśród robotników i mieszczan szerzyła się bieda potęgowana rosnącym bezrobociem. Szczyty władzy targane były licznymi aferami finansowymi, co do monarchii zniechęcało elity społeczne. W lutym 1848 roku w Paryżu odbyła się masowa demonstracja antyrządowa, która domagała się reformy prawa wyborczego. Na ulicę wyprowadzono wojsko. Stolicą Francji przez 2 dni targały walki uliczne. Ostatecznie, przerażony rozwojem sytuacji, Ludwik Filip ucieka z miasta i abdykuje. We Francji proklamowano republikę. Prawo wyborcze otrzymali wszyscy dorośli mężczyźni. Nowa władza nie zamierzała jednak realizować wszystkich postulatów ludności, a to doprowadziło do wybuchu powstania robotników w czerwcu 1848 roku, które jednak zostało krwawo stłumione. Jesienią uchwalono nową konstytucję, na mocy której najwyższą władzę powierzono parlamentowi, a władzę wykonawczą prezydentowi. Zarówno parlament, jak i prezydenta wyłaniano w wyborach. Pierwszym prezydentem Republiki, wybranym w grudniu 1848 roku, został Ludwik Bonaparte, bratanek Napoleona I. Echo rewolucji lutowej mocno odbiło się po Europie, doprowadzając w marcu 1848 roku do wybuchów w Prusach, Austrii, we Włoszech oraz na Węgrzech. W 2 pierwszych krajach wydarzenia przebiegały według tego samego schematu. Wiosenne protesty spowodowały ustępstwa władców. Zobowiązali się oni do uchwalenia konstytucji i reform politycznych. Jednak jesienią 1848 roku wycofali się oni z większości postulatów. W Prusach udało się jednak wprowadzić równość obywateli wobec prawa, wolność religijną i wolność słowa. W Austrii parlament uchwalił uwłaszczenie chłopów, czyli przekazano im na własność ziemię, którą uprawiali, oraz zwolniono ich z obowiązków wobec dawnego pana. W marcu 1848 roku Węgrzy utworzyli niezależny rząd, dążąc do uzyskania pełnej niepodległości. Habsburgowie chwilowo nie podejmowali działań zbrojnych, mając problemy w Austrii i we Włoszech.
Dopiero zimą, po uspokojeniu sytuacji w Wiedniu, nowy cesarz Franciszek Józef rozpoczął działania wojenne. Na pomoc Węgrom ruszyli ochotnicy z całej Europy, a wśród nich Polacy. Między innymi generał Józef Bem, który w ostatniej fazie powstania został nawet głównodowodzącym armii węgierskiej. Habsburgowie, nie mogąc sobie poradzić z Węgrami samodzielnie, wezwali na pomoc Rosjan, co doprowadziło do przechylenia szali zwycięstwa na korzyść Austrii i upadku powstania latem 1849 roku. W marcu 1848 roku we wszystkich państwach włoskich rozpoczęły się rewolucje, w efekcie których w Piemoncie oraz Królestwie Obojga Sycylii wprowadzono monarchię konstytucyjną. Równocześnie w północnych Włoszech rozpoczęły się wystąpienia antyaustriackie, które doprowadziły do wyparcia wojsk Habsburgów. Kontrofensywa austriacka, przeprowadzona latem 1848 roku, doprowadziła do odzyskania utraconych terytoriów. Walki we Włoszech trwały do lata 1849 roku i ostatecznie Austriacy utrzymali swój stan posiadania. Interwencja Rosji na Węgrzech stawiała państwo carów w roli mocarstwa stabilizującego tą część Europy. Stąd coraz odważniej rosyjskie elity myślały o ekspansji na południe w celu opanowania cieśnin łączących Morze Czarne z Morzem Śródziemnym. By osiągnąć ten cel, należało pokonać Turcję. W 1853 roku Rosja rozpoczęła działania wojenne. Po stronie zaatakowanego stanęły Wielka Brytania, Francja oraz Królestwo Sardynii. Wojna nazwana została Krymską ze względu na to, że większość działań toczyła się na tym półwyspie. Wojska rosyjskie, mimo tego, że zdecydowanie liczniejsze i operujące na własnym terytorium, nie były w stanie pokonać nowoczesnych i dobrze wyposażonych armii przeciwnika, a same odniosły serię spektakularnych porażek. W 1856 roku w Paryżu podpisano traktat pokojowy. Na jego mocy Morze Czarne uznano za wody neutralne, czyli otwarte dla wszystkich flot wojennych. Wojna Krymska pokazała faktyczną słabość militarną i gospodarczą Rosji.